Witam w kolejnym filmie. Na początku zapraszam do subskrybowania kanału. Pod filmem wciśnij subskrybuj, aby nie ominęły Cię najnowsze filmy Krótkie Historie Monet. Już? No to zaczynam. Dzisiaj opowiem o czechosłowackiej srebrnej monecie. Czechosłowacja powstała w wyniku rozpadu Austro-Węgier. Powstała z połączenia Czech i Słowacji po I wojnie światowej w celu obrony przed maziaryzacją na terenie Słowacji. Mam tutaj ciekawy numizmat, wybity przez czechosłowacką mennicę w Kremnicy w nakładzie 1 miliona sztuk. Z okazji 70. rocznicy urodzin nikogo innego jak Józefa Stalina. Jest to rzadka moneta kolekcjonerska, jedyna europejska z jego wizerunkiem. 50 koron Republiki Czechosłowackiej. Józef Wissarionowicz Dżugaszwili, czyli Józef Stalin, zbrodniarz komunistyczny, dyktator, pod którego rządami industrializacja ZSRR przyspieszyła i kraj wzrósł z zacofanego społeczeństwa chłopskiego do potęgi światowej. Z drugiej strony jego brutalne, totalitarne rządy spowodowały bezpośrednio i pośrednio wiele milionów ofiar. Szacuje się, że nawet 100 milionów wśród Rosjan i innych narodów. Do 1948 roku komuniści rozbili opozycję w krajach wschodniej Europy, przejmując pełnię władzy. Rozpoczął się stalinizm, kult jednostki, całe narody zaprzęgnięte do oddawania czci najwierniejszemu uczniowi Lenina, Stalinowi, w 1949 roku. Blok wschodni przygotowywał się do uroczystego uczczenia 70. urodzin radzieckiego wodza, mimo że faktyczna rocznica minęła w 1948 roku. Rządzący Czechosłowacją Klement Gottwald zapragnął czegoś, co upamiętniłoby jego mocodawcę w oryginalny sposób. Tak powstały dwie srebrne monety próby 500 o nominale 50 i 100 koron. A w ilości miliona sztuk. Dyktator otrzymał obie monety w prezencie, jednak szczególnie przypadło mu do gustu 50 koron, właśnie ten. Moneta ofiarowana tak zwanemu ojcu narodów stała się jego talizmanem, z którym nigdy się nie rozstawał. Tak, to właśnie ta moneta. Ciekawe, że na niej jest symbol krzyża i podobizna jednego z największych tyranów w historii, który przecież reprezentował ideologię wrogą religii. Na awersie jest po piersie Stalina, lewy profil w mundurze z przypiętym medalem Sierp i Młot, gwiazdą nadania tytułu bohatera pracy socjalistycznej, i Józef Stalin, i z drugiej strony rocznica urodzin 21 grudnia 1949. Prezydentowi Czechosłowacji zależało na dostojnym przedstawieniu wizerunku sowieckiego przywódcy, dlatego zlecił wykonanie portretu wybitnemu rzeźbiarzowi i medalierowi Otakarowi Spanielowi. Został więc grawerem awersu, jak i rewersu. Rewers ozdobiony jest herbem Republiki Czeskiej, Czechosłowackiej, czeski lew ze słowackim krzyżem na piersi i dookoła napis Republika Czechosłoweńska. U góry mamy nominał 50 koron.
monety wycofano z obiegów w 1953 roku wraz ze śmiercią Józefa Stalina. Bok numizmatu jest zdobiony. Grubość monety to 2 mm. Średnica 28 mm. Waga 10 gram. Próba srebra 500. I zapraszam do oglądania następnych filmów. Do zobaczenia. Cześć!